Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasu Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku działaliśmy tutaj oczywiście dalej na Tatooine, staramy się odnaleźć, co zostawia tutaj korporacja Czerki, a także rozbić grupę duchów. Udało nam się w poprzednim odcinku zlokalizować ich punkt dostaw, z którego miejmy nadzieję dostaniemy się do ich wioski. A na razie tak, przeniesiemy się, myślę, tutaj szybko podróżą w te okolice, a następnie udamy się właśnie do questa związanego z samą planetą Tatooine. To będzie tutaj, prawda? Tak więc chodźmy tam od razu. Mamy tam się spotkać z tym całym Lordem Sithów, który prowadzi to całe dochodzenie w sprawie Czerki. No i zobaczymy, co będziemy musieli dla niego dalej zrobić i zapewne tym się zajmiemy w tym odcinku, bo ten drop point jest troszeczkę daleko stąd. No ale zobaczymy, na razie chodźmy użyć tego holo terminalu publicznego i skontaktujmy się z kimś tam. This is Captain Goma, Reclamation Service Outpost 701. It's good to see you again. My team's still searching for the Zerka base, but we've hit a snag that, frankly, we can't handle ourselves. What's the situation? After you left for the Jawas, Lord Silphar had a vision. Something about the natives, the Sand People. He flew a speeder into the Dune Sea, but we lost the tracking signal in an energy storm. Silphar was summoning lightning. Why would Silphar go out there alone? Lord Silphar was following a dream, the same way he found the lost Temple of Zeost and the crystal caves of Molovar. He told me the Sand People and their spirit guides were the key. He was looking for some sort of compass. The natives, what are they? What could they do to Silphar? I don't know. They're savages. Still, I wouldn't think they could kill him alone. Find the spirit guides and find him. When you have answers, come to our forward outpost. Otherwise, I don't know how this mission can succeed. No dobrze, get a compass from Sand People Guides, no dobrze, spoko, zrobimy to. W ogóle mam też tutaj jakieś zadanie poboczne, ale to jest flashpoint, to nie, to w takim razie walić to. Czyli gdzie się dokładnie mamy udać? Gdzieś tutaj, aha, już tam co ciekawe byłem, no dobra, bo to jest to miejsce, w którym chyba przygotowywaliśmy zasadzkę, o ile dobrze pamiętam. No właśnie, dlatego to jest najgorsze, jeżeli się nie robi tych questów tak równocześnie, związanych z klasą i związanych z całą planetą, na której jesteśmy, dlatego że właśnie później trzeba troszeczkę niestety backtrackingować, co jest niezbyt przyjemną sytuacją, szczególnie tutaj na Tatooine, gdzie te przestrzenie są dosyć spore, bo mam tutaj olbrzymie pustynie, ale jakoś miejmy nadzieję sobie poradzimy z tym i przejedziemy to w miarę szybko. Będziemy mieli ten taki tunel śmieszny, który będzie prowadził gdzieś dalej, tam dopiero się pojawią ludzie piasku, będziemy musieli sobie trochę do nich postrzelać zapewne. Oczywiście postaram się tak przejechać. Kuźwa, właśnie między młotem a kowadłem tak trochę. Mamy dwóch silniejszych przeciwników, ale oczywiście udało nam się przejechać w miarę, znaczy ogólnie bezpiecznie, niekoniecznie w miarę bezpiecznie. Tak więc ściem przed siebie. Generalnie to jutro, dla was chyba dzisiaj, nie jestem pewien, czy ten film się pojawia jutro czy pojutrze. W każdym razie pojechałem na koncert reakcji pogańskiej Percivala do Lublina, tak więc niedługo też na kanale vlogowym pojawi się film z tego wydarzenia. O ile wszystko dobrze poszło, to w niedzielę albo zobaczycie, albo dopiero... albo zobaczyliście, albo dopiero zobaczycie film z PGA, bo będę dzisiaj siadał do jego montowania. No i generalnie takie właśnie dwa filmy na kanale vlogowym się w najbliższym czasie powinny pojawić, o ile moje plany gdzieś tam się po drodze nie zechcą zepsuć. Okej, widzę, mam misję bonusową na pokonanie 20 ludzi piasku. I generalnie od tych ich przewodników mamy zdobyć to, co jest nam gdzieś tam potrzebne. Także podejrzewam, że tylko jednego takiego musimy zabić. Ale od razu sobie postrzelamy tutaj do wszystkich. Bo czemu nie? Na szczęście banty nie są w stosunku do nas agresywne. Tutaj powinniśmy dostać ten kompas cały, tak jest. I mamy go użyć, aby zlokalizować naszego Dartha. No dobra, wpierw tutaj sobie zrzućmy atak obszarowy. Jeszcze rzućmy sobie najdzika. Okej, też jakiś achievement, co ciekawe. No spoko. No ja bym sobie generalnie pozabijał tych tutaj. Czemu nie? Ok,
Już ich tutaj mamy, tylko nie wiem, czy się to zalicza do tej misji bonusowej, ta jaszczurka wielka przerośnięta. Mam nadzieję, że tak, na szczęście tak, bo to ogólnie mamy zabić siły ludzi piasku, a nie samych ludzi piasku. Jezus Maria, czemu tu nagle się tyle przeciwników? Znaczy, no, graczy zrobiło, nie przeciwników. Właśnie przeciwników się nam robi za mało. Generalnie. Dobra, ten akurat tej grupki tutaj nie atakuje, także spoko. O, jestem out of range, świetnie. Dobra, za osłonkę, piąteczka i rzucamy przerywaczkę. Jeszcze trochę będziemy musieli niestety postrzelać, żeby tą misję bonusową zrobić, ale chciałbym ją wykonać bardzo. Także dalej sobie tutaj postrzelam, niestety tam już wejść nie mogę, gdzie byłem wcześniej. Dobra, ta jaszczurka to już się nie liczy. Ta chyba też nie. Czyli generalnie skończyli nam się ludzie piasku. Mam wrażenie. Przejadę jeszcze za ten budynek, ale tutaj też może być problematycznie z przeciwnikami, bo tutaj już się raczej nie respią. No właśnie. Też banty są, ale... A nie, są ludzie piasku, dobra. To dobrze. Tylko, że no jeden, no tak trochę pojedynczych to... Szkoda zdejmować, bo to jest strata trochę czasu. No ale trudno, bo bardzo chciałem tę misję bonusową wykonać. Bo tu jednak trzeba to robić, szczególnie kiedy się nie robi zbyt dużo misji tych eksploracyjnych, bo może być później gdzieś tam problem z levelem, że się nagle przeciwnicy zrobią zbyt trudni, a to by było bardzo, bardzo niedobre. Okej, okay. No blisko, widzę, podeszliśmy, aż nawet bym powiedział, że za blisko, ale okej. Okay. Ja sobie użyjmy jeszcze tego, rzućmy nade'a i rozstrzelajmy go już z bliska, dobra. Kuźwa, macie jeszcze 6 przeciwników. O, dobra, tu mamy jakąś większą grupkę, super. Także chodźmy sobie, od niej zaczniemy. I później jeszcze jedną grupkę podwójną i będziemy mieli misję bonusową wykonaną. Okej, okay, jeszcze raz my się powtarzamy obszarówkę, żeby ich tutaj podobijać. Dobrze. I powiedzmy tą grupkę tutaj, dwóch przeciwników, jednego silniejszego, jednego słabszego, idealnie będziemy mieli 20 pokonanych, także obszaróweczka. Ten za chwilę do nas dobiegnie, niestety na blisko. To jest trochę problematyczne, ale poradzimy sobie z nim bez problemu. Także teraz walczmy z tym silniejszym, który no zdecydowanie jest bardzo wytrzymały, ale teraz tego było... O Jezu, tu jest drugi stage tego? To ciekawe. Dobra, co teraz? Aha! Jeszcze więcej mam ich? Ho. Dobra, bo tu w ogóle mam użyć kompasu. Ten kompas pewnie będzie tutaj. Co mi to zrobi? Okej. Okay. Aha, czyli mamy iść dalej, dobra. Czyli w sumie trochę może niepotrzebnie tutaj tak krążyłem, bo ja myślałem, że musimy z tej lokacji spadać. Okazuje się, że nie. Dalej mamy zadanie, żeby walczyć tutaj z ludźmi piasku. Także, no jeżeli mamy te szczególnie słabsze grupki gdzieś po drodze, to będziemy je sobie rozstrzeliwać. Dlatego, że potrzebujemy to do zadania. Generalnie 40 zabić. Także będziemy sobie tutaj od razu ich rozstrzeliwać po drodze. Bo w sumie wcześniej już tego kompasu, to bym od razu w tamtą stronę szedł, ale okej. Może dzięki temu szybciej wykonamy tą misję bonusową. Tu jest ich naprawdę sporo. Ale to dobrze, no bo teraz ich potrzebujemy zabijać dosyć dużo. Dobra, powtórzmy to. Tam coś Kalio mówi, tylko nie wiem co. Okej, okay, nie wiem dlaczego ona to powiedziała, ale okej. Okay. Nie za bardzo rozumiem kontekst. W każdym razie strzelamy dalej. 40 przeciwników mam aż pokonać. No podejrzewam, że tam w środku też trochę ich będzie. Ale wątpię, że aż tylu. Dlatego tutaj sobie jeszcze co najmniej tą grupkę zabijemy. Będąc na blisko. Okej, okay, rozstrzelajmy. W ten sposób, nie wiem, tego możemy sobie użyć cokolwiek i kolejny nade już nie zdąża. Tą grupę też sobie załatwimy, skoro już tutaj jesteśmy w okolicy. Bo ciężko mi stwierdzić, ile tam w środku będzie, a wolałbym jednak zrobić te misje bonusowe, tym bardziej, że już je zacząłem i trochę na to czasu poświęciłem. Ale okej, okay, dobra, ci padają w miarę szybko. Także chodźmy do tej story areny. Tutaj mówię, po drodze, no myślę, że spokojnie 20 przeciwników raczej będzie. Obym się nie przeliczył. Ta w sumie lokacja nie jest jakaś potężna, wielka, ale to nic.
Chyba, że to jest chyba też w ogóle quest stage'owy, to oznacza, że chyba on się raczej nie anuluje tak w stosunku do questa. O ile się nie mylę. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i będzie ich tutaj całkiem sporo, także spoko. Mi to pasuje. Teraz ich dosyć sporo potrzebujemy, dobra. Dalej strzelam obszarówkę, a użyjmy sobie zwykłego medykamentu. Mamy tutaj dwóch silniejszych przeciwników. Także strzelajmy, bo oni są właśnie niestety... Niestety są na blisko. Tego wiecie co? Heroic moment. Okej, teraz ten heroic moment. Damy radę, damy radę. Dobra, tylko w sumie zużyłem to na słabszego przeciwnika, co było błędem, ale okej. Idźmy dalej. Kolejna grupka. Pytanie, co z tym mistrzem Sithów? Bardzo dobre pytanie, zobaczymy. Ja go generalnie nie lubię, tak więc jeżeli będę miał opcję go nie uratować, a będzie to opcja, która nie będzie dawać ciemnej strony mocy, to to zrobię generalnie. Coś z nim musi być, coś się z nim musiało stać, skoro go nie ma i tu jest tylu ludzi piasku, raczej go pojmali czy coś w tym stylu. Przynajmniej tak to wygląda. Póki co. Dobra, widzę, że tą dziewiątkę, którą jeszcze potrzebuję zabić, to raczej tutaj spokojnie dam radę znaleźć. Generalnie. Także posnajpmy sobie trochę. Będzie kolejna grupka i tam jeszcze jedna na górze, dobra. Okej, to w sumie nie, to w sumie coś się mało ich tutaj robi. Ale zaraz zobaczymy, bo tam pewnie jeszcze będzie ktoś. Także to nie będzie wielki problem. Dobra. I teraz tutaj rzućmy sobie najda w tego silniejszego. Dobra, i chodźmy od razu do tego pana tutaj. Sprawda, nie mam heroik... A nie, mam heroik moment, to lecimy. Od razu w takim razie. Jakiś tutaj pan Raid Master. Tutaj troszeczkę kamieniami go, granatem. I teraz już możemy go zacząć snajpić. No i dobra, padł w miarę szybko. Z niego możemy akurat sobie lucik zebrać. Czemu nie? Trzeba jeszcze piątkę przeciwników zabić. Niestety tu mam tylko dwóch. I mamy naszego Darfa, który jest nieprzytomny, co ciekawe. Dobra, mogę koło niego przejść? Mogę, zajebiście, jebać go. Generalnie. Dostrzelajmy tych tutaj, tylko no widzę, że więcej przeciwników tutaj nie mamy niestety. Czyli zabraknie mi kilku, ale no mam nadzieję, że mi nie anuluje tego zadania bonusowego, bo wtedy bym się bardzo zasmucił. Generalnie, tak więc chodźmy, pogadajmy, a właściwie wejdźmy w interakcję, miejmy nadzieję, z ciałem pana Darfa Siltara. Lord Silthar? Did Captain Connor send you? Such a good man. Eh? A pity he didn't send young Hale, but the honor is yours. You will hear my last words. Talk to me, what happened to you? The Force called me into the desert. I sensed what Circa found, an alien power. I saw a white room. I thought the Sand People would know the land's secrets. I murdered them, stole their thoughts to find this cave. I knew victory before they destroyed me. I followed the Shaman's compass, but what is this place? It is a cave of secrets. My journey here was not for nothing. Circa built its base over a site from the natives' myths. A forbidden land. The paintings in the cave show the way. Find them. Record them. Gola and his men, they... Kuźwa mać, no dobrą opcją jest niestety uratowanie go. We'll finish the mission, my lord. One way or another. Find the paintings. But beware. Beware the thing in the white room. A nie. Dobra, czyli zginął tak czy siak, to akurat dobrze. Mi to pasuje. Dobra, czyli mamy tutaj te malowidło, które podobno gdzieś prowadzi. Wygląda ciekawie i mam prowadzić do jakiegoś białego pokoju. No dobra, wejdźmy z nim w interakcję. Zeskanujmy to. I zobaczymy. Nie, zostawiamy to.
No dobra, czyli muszę iść pogadać z kapitanem Golatem. Czy mogę tutaj użyć speedera? Niestety nie. Przeciwników tutaj też już więcej nie uświadczę, czyli dopiero na zewnątrz ewentualnie misję bonusową sobie zrobimy. Bo trójka przeciwników mi do pokonania została. Więc oczywiście tylko zrobimy, jak stąd wyjdziemy. Wpierw musimy kawałeczek tej jaskini przebiec i zobaczymy, gdzie nas dalej gra poprowadzi. Być może już gdzieś w tej okolicy, gdzie jest też quest główny związany z naszą klasą. I wtedy sobie od niego zaczniemy, myślę. Tu w ogóle jakiś wielki szkielet leży, co ciekawe. No spoko, tu mamy czaszkę. Nie wiem, co to może być, ale na pewno nie było to miłe stworzenie, podejrzewam. Raczej bardzo agresywne, ale okej. I tu mamy grupkę chętnych do zrobienia misji bonusowej. Tak więc sobie od razu zarzućmy na nich tą obszaróweczkę. Tamtego jednego niestety nie sięgnęło. A ten kurczę uciekł sobie. No trudno. Ale wiele mu to nie dało. Szkalia tutaj go przyciągnęła. Dobra, zajebiście. Misja bonusowa, stage drugi zrobiony. Poczekajmy na stage'a trzeciego. Zobaczymy, co tu dokładnie będziemy musieli zrobić, bo to będzie gdzieś tutaj. Poison Sand People Water Supplies. Oj, to trochę smutne, że musimy coś takiego im robić, no ale okej. Okay. Podejrzewam jest to, tak jest. Dobra, czyli no znowu będziemy musieli ich troszkę pozabijać. Niestety, no bez tego się raczej nie obejdzie. Dobra. Pierwsze zapasy wody. Dobra. I wchodzimy w takim razie do ich obozu, bo tam raczej więcej tej wody znajdziemy. Rzućmy sobie teraz drugą przeróweczkę. Prawda, tego nie zahaczyło, także rzuć może w niego nade. Dobra. Zajebiście, tutaj mamy kolejne zapasy wody. Tam mamy też jakieś, ale nie mogę z nimi wejść, to ciekawe, w interakcję. Także sobie darujemy. Przejdziemy tutaj, być może się nie szczają. O, co ciekawe, nie. To dobrze, to teraz jeszcze bardziej naokoło. Teraz generalnie im mniej walki, tym lepiej. Moim zdaniem. Także być może uda się to w ogóle bez walki zrobić. Chociaż wątpię, bo do tamtego się ciężko będzie dostać bez walki. Chociaż nie mówię, że to będzie niemożliwe. Przejdźmy sobie tędy. Być może. Wow, kurwa, infiltracja na najwyższym poziomie. No to już raczej nie wyjdzie bez walki. Chociaż nie, nie wyszło bez walki, dobra. Ale zawsze lepiej z jedną grupą niż z trzema gdzieś tutaj w okolicy. Także mi to pasuje. Tam w ogóle mam jeszcze chyba jakąś skrzynkę do otwarcia. Też będzie można to zobaczyć, bo to już coś jest dodatkowego. Okej, okay, także stage trzeci zrobiony. Ale jak mówiłem, chciał zobaczyć tą skrzynkę, jak już tu jestem. I się przebiłem na taką odległość. Dobra. Także musimy postrzelić do tego silniejszego. Kalio, zajmiesz się nim, dziękuję. Od razu większy damage poszedł. Dobra, i zobaczmy to. Okej, okay, no dobra, coś tam dostałem. A i tak mieliśmy tutaj przejść, bo tutaj mamy jakiegoś tego mistrza. Tak więc od razu sobie z nim zawalczymy i zawalczymy z nim mocą. Także wpierw pioruny. Teraz kamieniami w niego. Teraz to, teraz nejdzik, teraz nie wiem, to. Cokolwiek, obszarówki, kurwa, wiksy, ogłuszenia, granaty, osłona, cyk. Po prostu rozpierdol tutaj siejemy. Nie wiem, co tu się dzieje, ale siejemy rozpierdol, dobra. Zajebiście. I mamy, co tam mieliśmy zebrać z niego. I tak, gdzie to mamy oddać w ogóle? Mamy to oddać chyba w Mos Eila. A nie, gdzieś tutaj. Dobra, to w takim razie robimy w ten sposób. Bo tak, możemy się gdzieś tam na pewno w tamtą okolicę przenieść dokładnie, szybką podróżą. Tak więc od tego zacznijmy. Tam też jakieś zadania mają swoje oznaczenia, te główne, tak więc idealnie tam właśnie chcemy się udać. I tu mamy tak, po pierwsze może misję bonusową. Oddajmy, co tam oddać mieliśmy. Będzie za to trochę doświadczenia i kolejny poziom, dokładnie, 29. A teraz wejdźmy tutaj do tej bazy i zdajmy raport z tego, co znalazł pan Siltar, który chyba zmarł. Tutaj możecie sobie przeczytać, co tam mówi Kalio, no bo jednak taka placówka, no, nieźle wygląda, tak w porównaniu, bardzo się wyróżnia na tle całego pozostałego Tatooine.
Także udało się tutaj imperialnym to całkiem fajnie zagospodarować. Wchodzimy na górę i idziemy porozmawiać z panem kapitanem Golatem i panem Hillem. W ogóle liczył Darth Siltar, że to on przyjdzie i usłyszy jego ostatnie słowa, ale no nie pykło. W każdym razie chodźmy, pogadajmy z nimi i zobaczmy, co tam dalej będziemy robić. Hale, check on Keeler and the others. See if they figured out anything with the artifact. Sir, I'd like to hear what happened. Follow orders. I'll brief everyone later. You look... well, you look like you've been to the Dune Sea and back. I've sent for Water and Colto, but we've been waiting for word. Any sign of Darth Silvar? He didn't make it. He fell to the Sand People and their servants. Damn it! We all felt it, but we weren't sure. We're not blasted Sith. Without Silvar, we're just archaeologists with guns. Without him, this whole expedition falls apart. It isn't over yet. I know where to find the Zerka base. What are you talking about? What the fuck? Co tu się stanęło? Co jest z tym artefaktem? A, bo to ten gościu coś sabotażuje. O kurwa, zmienił w jakieś zombie. Co jest? O cholera jasna. Last hail, now's not the time. The artifact, the one the Jawas found. It's got Kayla. We disabled the dampeners, and there was a flash. What? Start containment procedures now! Again, a test de Vertini. Jezus Maria, co to jest? Captain Golar, care to explain this? I don't know. Keela, are you in there? Abies metiete for first, yantero gise. Zachruste diest, tegesz marwar. Ej, czekajcie, bo wiecie co? Tak mi się przypomniała taka akcja z Kotora. Tam był jeden z tej rasy, która zamieszkiwała. Z rasy Rakatan, o. Którą znalazł Revan i w ogóle, która niegdyś rządziła bezkresnym imperium. I generalnie tam był taki motyw gościa uwięzionego w pudełku. Czyżby to było to pudełko? Nie wiem. Pogadajmy z kapitanem Golatem. Those creatures. They were my team. Sir, I think Perrin escaped. He was heading into the desert toward the tribal settlement. Blast. We'll mourn later. You remember the sons of Palawa. You hit them hard in Mos Ila, but their main village is just a few clicks out. If that creature reaches them, this could get very ugly. Why do you say that? Basic rule of Xenoarchaeology. You don't unleash a foreign technology into a population center, especially one with a man-machine interface. Worst case, the technology that changed Perrin could replicate. Every person in the settlement could be transformed. No one deserves to go through that. I can't say I disagree. I'm not optimistic, though. Reclamation Service Protocol for Contaminated Sites mandates atomic heat cleansing of everything within a 100-meter radius. We've got a store of baradium explosives for that purpose, enough to obliterate the Sun's cave village. But I hope it won't come to that. What choice do we have? If you're lucky, maybe you can take out Perrin before he reaches the settlement. Otherwise, plant the explosives, be careful with them, around the caves. One way or another, the contamination has to be eliminated. Dobra, czyli musimy jak najszybciej gościa dogonić w takim razie i nie dopuścić do tego, o czym on powiedział, żeby to się jakoś rozprzestrzeniło w niekontrolowany sposób, bo jeżeli to dotrze do tej wioski, to może się bardzo, bardzo źle tutaj stać.
No jestem ciekawy, czy to właśnie o to chodzi, bo jestem prawie pewien, że ten zamknięty rakatan w tym pudełku nazywał się właśnie The Imprisoned One. Ale nie jestem tego teraz na 100% pewien. Dobra, w każdym razie tak, tu idziemy. Tu idziemy tutaj, gdzie mamy iść. Dobrze, czyli tak też robimy. Do tego punktu na mapie lecimy. Naszym pięknym tutaj speederem, który za ładnie nie wygląda, ale okej. Uznajmy, umówmy się, że jest piękny. No i zobaczymy, bo pewnie troszeczkę będziemy musieli jeszcze tam przejechać gdzieś po jakichś jaskiniach czy czymś takim. Bo to nie jest w tej części, tej lokacji. No zobaczymy. Tam już mamy Vistora Arenę, no dobra. To jedziemy jak najszybciej. Mamy tutaj już palwę. Ale no oni chyba wyglądają normalnie, tak więc ciekawostka. Tylko wiecie co? Mały teścik. Przynajmniej jakiejś misji bonusowej, bo jak jest, to od razu sobie będziemy dalej mordować. Nie będziemy sobie dalej mordować, bo misji bonusowej nie ma. W takim razie wsiadamy na speeder. Prawda, wiele to nie da, bo tutaj już ze speedera zsiadamy. Okej, dzień dobry. O, co ciekawe, nas nie atakują. To jest dziwne, ale okej. Dlaczego tu możemy tak po prostu sobie wejść? To jest zajebiste pytanie. I mamy tego gościa. Mamy lidera, ale gdzie jest ten, który miał tutaj ich zainfekować? Nie mam tego pojęcia. W każdym razie chodźmy, pogadajmy z nim. You. I knew the Empire used dishonorable tactics, but the ghost of the desert, do you know what it does to people? Listen to me. The Empire isn't responsible for this attack. It's a coincidence then? Within the first minute, that terror changed good villagers into murderous machines. There's a war going on in these caves. Now I'll give my brothers the chance to win by keeping you from interfering. To destroy those monsters, you'll need my help. You began this feud. Why would you help now? This is the right thing to do. That should be enough. Never thought you were going to say that. If you really want to assist, I'll tell the others to let you through. At least until the crisis is over. If we destroy the ghosts fast enough, maybe we can stop them from replicating. But if even one survives, we start all over again. No właśnie, czyli musimy niestety w takim razie ich odnaleźć i pozabijać, bo widzę, że oni ich jakoś odizolowali. No dobrze, dlatego tu mogliśmy wejść. No dobra, to chodźmy w takim razie. I musimy zabić wszystkich, co do jednego, nikt nie może przeżyć, nikt nie może stąd wyjść zamieniony, bo inaczej no dalej to się będzie oczywiście rozprzestrzeniać, cała nasza wtedy praca pójdzie na marne. Okej. Dobra, tutaj sobie zróbmy obszarówkę. Na szczęście ci... Kalio, czemu ty ich wyciągnęłaś? Przez to nie mogłem ich rozstrzelać, bez sensu. Dobra, kolejny na horyzoncie. Zaczynam od granatu, teraz strzały mierzone, snajpione. Dwa i później kolejny najdzik. Dobra. Czy możemy podejść na nieco bliżej? Widzę, też mamy tutaj jakichś takich zwyklejszych przeciwników. Zaraz zróbmy sobie w ten sposób. Jezus Maria, trochę ich tu kurwa jest. Generalnie. Także będziemy musieli troszeczkę tutaj powalczyć. Jakby nie patrzeć. Dobra, kolejna grupka się zebrała, tak więc rozstrzelajmy. Okej. Czyli musimy generalnie 10 tych liderów zabić. Jezu, to będzie mnóstwo walki. No dobra, ale no nic na to nie poradzimy. Jak mus, to mus. Okej, już lider do nas sobie przybiegł. W sumie koniecznie to chciałem, bardziej to chciałem użyć. Dobra. Nie wiem, czy ten też się zaliczy do tego. Zaliczy się, dobrze. Okej, tego sobie z góry zaatakujmy. Myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. Oczywiście Kalio na blisko, pójdziemy sobie, zrobimy w ten sposób. Okej, co ciekawe, już nie zrobimy, bo nie mam zasięgu. Ale okej, dobra. 5 już. Nie wiem, ilu jeszcze tu go, ale troszeczkę chwilę pozabijamy sobie. Dobra. O Jezu, oni mocy używają? Co jest? Wytyfy. Okej, to było dziwne. Nie mogę gościa zaznaczyć. Okej, już mogę. Dobra. Tutaj mamy kolejnych. Więc rzucamy sobie. W ogóle, wow, pierwszy raz w tej klasie nie mam energii na jakieś specjalniejsze ataki. Bardzo dziwne.
No ale okej, bo tu jest dużo walki, w sumie trochę nie dziwię. Dobra. No come on, umieraj. Dobra. Okej. I tutaj kolejna grupka. Na szczęście ci słabsi przeciwnicy naprawdę szybko padają. Dobra, włączmy sobie heroic moment w takim razie. I zróbmy sobie w ten sposób. Dobra, ale mi się i tak wydaje, ja tutaj wszystkich przecież nie zabiję. Chyba, że tutaj do tego jednego lidera w sumie ci wszyscy podchodzą, co jest też możliwe. Generalnie. Kurczę mać, dobra. To się trochę niebezpiecznie robi. Nice, dobra, to było dobre. To się dużo zrobiło w jednym miejscu, więc dobrze ich było. Taką obszarówaczką trochę bardziej na bliski zasięg zrobić. Okej. Tu mam jeszcze jednego. Tak więc rzucimy sobie w niego nade'em. Ej, serio, pierwszy raz tu nie mogę praktycznie większości moich ataków robić, co jest dziwne. No ale okej. Obszarówka, bo tutaj się pojawiło trochę tych słabszych przeciwników. Oczywiście ich za bardzo nie zahaczyłem, ale dobra. Nie jest tak źle. I okej. Dobra. Jezus Maria, to nie wszyscy. Jeszcze tutaj wstają. Gdzie tu jeszcze jest ktoś? Tutaj jeszcze jeden jest. Dobra. Okej, czyli tutaj większość oczyszczona. Tu w ogóle coś lepszego nam wypadło. Zobaczmy. Od razu. I tam mamy chyba tego całego Perina, tak jest, który tutaj to wszystko zapoczątkował. Reszta cała wyczyszczona. Także spoko. Został nam ten jeden tutaj i od razu idziemy na niego z piorunami i z kamieniami. Dobra. Zróbmy sobie... Wow, nie to chciałem. O, przeróbkę chciałem. Dobra. No i Perin już tutaj długo sobie nie pożyje generalnie. Dobra, także udało się. Zbierzmy od niego od razu, co tam mamy do zebrania. Jakieś tam zapiski imperialne. Także możemy wracać do przywódców tutaj Palawy. No i zobaczymy, co oni powiedzą o tym naszym tutaj dokonaniu. Czy uda się z nimi zawrzeć jakiś pokój, sojusz być może nawet, zobaczymy. Bardzo to będzie ciekawe. Dzień dobry, wszyscy wyczyszczeni, tak więc możecie tam już spokojnie wchodzić. Miejmy nadzieję, że nic się już nie wydostanie, że już innych zainfekowanych nie ma. Na razie chodźmy, pogadajmy z ich przywódcą. The ghosts of the desert are gone, and the wind is still. The village is secure. All right. Incinerate the corpses. Yes, brother. You saved our village. You know the sands well. I did what I had to. To your credit. It will take time to rebuild the settlement. Time we shouldn't spend in pointless battle. You acted honorably, and the blood feud can end. You don't know how pleased I am to hear that. However, I can't help suspecting you caused this attack. Intentionally or not, you awakened the desert's terrors. Leave our settlement. Leave Tatooine altogether. Never let us see you here again. No trochę ma racji, że to my jednak spowodowaliśmy. Nie bezpośrednio, pośrednio, no ale nadal. No i generalnie nadal musimy odnaleźć ten biały pokój, tylko to może być bardzo niebezpieczne. Ale zobaczymy, tak czy jak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. Thank you.